Drogie dzieci, uczniowie, rodzice, witam Was serdecznie w 27 niedzielę roku. Szczególny czas, bo przecież uczniowie szkół już są mocno zaawansowani w swojej edukacji, a przecież już możemy powitać i studentów, którzy rozpoczęli swój czas nauki. Życząc Wam wszystkiego najlepszego, samych sukcesów i pięknego rozwoju duchowego i umysłowego, chciałbym, abyśmy razem wspólnie wysłuchali Słowa Bożego na tę niedzielę, 27 niedzielę w roku. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co Wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał Wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto Słowo Pańskie. No i słyszymy w Ewangelii rzeczy bardzo ważne, wydawać by się mogło trudne. No pewnie odpowiedzi na te problemy, które zostały poruszone w Ewangelii, też nie są łatwe, ale w ostatnim czasie nasze rodziny zostały wystawione na próbę. Trudny czas pandemiczny, a przecież przez lata doświadczani jesteśmy, wystawiani na próbę i próbujemy sobie z tym wszystkim radzić. Ale gdzie znaleźć odpowiedź? Jak słyszymy w Ewangelii, być może jest tutaj odpowiedź na to. Powrót do źródeł. Faktycznie ostatnie lata przyniosły nam pewien kryzys wierności, małżeństwa, rodziny. I wydaje się, że dzisiejsze przepisy Kościoła co do nierozerwalności małżeństwa są takie już nie dzisiejsze właśnie, nie na nasze czasy. Młodzi ludzie burzą się na to, mówiąc, jak to mam decydować o tak ważnej sprawie na całe życie. I nie chcą podejmować tej decyzji. A jednak poglądając na Ewangelię, Jezus mówi, od początku tak nie było, że Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić swoją żonę. Jezus nie wpada w pułapkę, na którą zastawiają na Niego faryzeusze, bo idzie o istotne kwestie życia rodzinnego, podstawę życia rodzinnego, jakim jest małżeństwo. I Jezus mówi, owszem, Mojżesz pozwolił oddalić żonę na podstawie listu rozwodowego. Ale zamysł Pana Boga jest zupełnie inny. Zamysł Pana Boga od stworzenia, od początku życia mężczyzny i kobiety jako wspólnoty, wspólnoty osób, wspólnoty interesów, dóbr, ale również rozwoju w miłości i świętości. No właśnie, tutaj w Ewangelii słyszymy i stają się jednym ciałem, tak? Jest ich dwoje, a stanowią jedność. Jedno. Dokładnie. To jest ta komplementarność. Komplementarność to jest to słowo. Mężczyzna i kobieta, kobieta i mężczyzna uzupełniają siebie nawzajem. I wydaje się, że nie chodzi tu tylko o jedność cielesną, o zjednoczenie w akcie małżeńskim tych dwóch najbliższych sobie osób,
ale o pewną jedność myśli, planów, celów. Tutaj jeszcze jedna rzecz ważna, którą słyszymy w tej Ewangelii. To jest to, co jest owocem tego związku. Czyli nagle mamy dzieci, oczywiście w tym okresie, gdzie i dzieci zostały wystawione na ciężką próbę przetrwania, nauka zdalna, walka z cyfryzacją, no i też ten czas zamknięcia, bardzo trudny. Myślę, że i dla rodziny był bardzo trudny. Co w Ewangelii mówi się o tym, że mamy być dziećmi i dziećmi, które są blisko Boga, tak? Nie zabraniajcie dzieciom dostępu do Pana Jezusa. Mówienie o małżeństwie nieodłącznie łączy się z przyjmowaniem czy wydawaniem potomstwa na świat, wydawaniem dzieci na świat, przyjmowaniem, otaczaniem miłością i wychowywaniem. I dlatego pewnie ewangelista Marek od razu notuje, tak jak zapamiętał tę historię, nauki o małżeństwie Pana Jezusa, chociaż wydawałaby się nam trudna, ale jednocześnie relacji dziecka do swoich rodziców, która jest relacją bezgranicznej ufności. Przecież dziecko w pełni zależne od swoich rodziców, ufa im bezgranicznie, być może nie zadaje dodatkowych pytań na tym wstępnym etapie rozwoju, ale przyjmuje taką rzeczywistość, jaką rodzice ukazują. I wydaje mi się, że to jest zachęta w Ewangelii, abyśmy byli jak dzieci. To znaczy przyjmowali rzeczy, nawet wydające się dla nas trudnymi, jak dzieci. Do przyjmowania ufnie tych prawd Bożych, bo one są dla nas mądrością i one są dla nas właściwą drogą realizacji. Czyli warto w dniu dzisiejszym i nie tylko sięgnąć po słowa Ewangelii, przeczytać, zastanowić się nad tym, tak jak my dzisiaj próbowaliśmy rozważać Słowo Boże. Zachęcamy Was do tego wspólnie, w rodzinie, w tej jedności, łączności z Bogiem.